Przepraszam za wczoraj. Nie znoszę, gdy ktoś mi przeszkadza. To zrozumiałe. Zawsze dbam o to, by pracownicy mieli kaski. Wybacz mi pan? Nie pan. Wybaczysz mi? Jasne. Chciałbym omówić te zmiany. Może zostaniesz? Muszę już jechać. Spotkajmy się innym razem. Masz plany na wieczór? Możemy pójść na kolację, pogadać? Dzisiaj? Tak. Omówimy zmiany. Dobrze. Zadzwonię. Do widzenia. Nie. Ivo rozmawia z inżynier Dominguez. Świetnie. Architekta, ¿cómo le va? Jak się pani miewa? Muy bien. Dobrze, dziękuję. Omawiała pani projekt z kuzynem? Owszem. Doszliśmy do porozumienia. Słucham? Tak, gotowe. Już idę. Połknął haczyk? Zaprosił mnie na kolację. Dziś zjesz z nim kolację. A za parę dni będzie po nim. Co zrobisz? Zabijesz go? Nie, to byłaby zbyt łaskawa kara. Szykuję dla kuzyna coś wyjątkowego. Naprawdę musiał ci zajść za skórę. Nie bądź wścibska. Idź już. Adios. Żegnam. Powiedz temu durniowi, żeby przestał kombinować i załatwił to w sądzie jak mężczyzna. Nie będę tego słuchał. Trzymaj. I nie cytuj mnie słowo w słowo. Oczywiście. To wszystko? Tak. Jak już zadzwonisz, przynieś mi aspirynę, bo zaraz pęknie mi głowa. Już się robi. Przepraszam. Zajmę ci tylko chwilkę. Czego? Tamta sytuacja już się nie powtórzy. Jak mogę być tego pewien? Bo daję ci słowo. To się nie powtórzy i kropka. Moi ludzie nie będą więcej z tobą zadzierać. I przepraszam za tamto najście. Pani Dominguez mówiła, że rzuciłeś okiem na jej projekt. Tak. Rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Skąd ją ściągnąłeś? Z firmy teścia. A dlaczego? Bo jest inteligentna i bardzo zdolna. Nie wątpię, ale dlaczego wolisz, żeby pracowała tutaj niż tam? Bo jestem też waszym udziałowcem. Masz coś przeciwko temu, że dbam o swoje interesy? Cieszę się, że obejrzałeś projekt. Jak mówiłem, jest bardzo ciekawy. A architektka? Co? Tylko pytam. Mimo, że dobrze wiesz, że chce się związać z kimś innym. Ciągle wzdychasz do Milagros? Pilnuj się, Ivo. Grozisz mi? Mówię tylko, żebyś na nią uważał. Rozumiesz? Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł, odcinek 191.
Skoro pani Albertini nas nie słyszy, powiedz mi, w co rzekomo pogrywa. I tak wiem, co pan zrobił. Co takiego? Przeprosił za moją impotencję. Impertynencję. Jeden pies. Nie może pan ufać tej jędzy. Nie mów tak o tej kobiecie. Dobrze, już się nie odzywam. Ale na pana miejscu miałabym oczy z tyłu głowy. Może być jutro o 15? W porządku. Do zobaczenia. To dla mnie? Rzecz jasna. Ostatnio nieco cię zaniedbywałem, moja droga. Punkt dla Federico. Może pójdziemy na kolację? Dzisiaj? Tak, co ty na to? Nigdy nie wyjdę za Damiana. Myślisz, że jestem dość naiwna, by uwierzyć, że się za mną stęskniłeś? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Dobrze, pójdę już. Ciekawi mnie jedna rzecz. Za ile mnie sprzedałeś? Przestańcie mnie wypytywać o blondasa. Nie będę dłużej tego słuchać. Nie widzisz, jak cię kocha? Pewnie, że widzę. I to, że rozbiera mnie wzrokiem. Słucham? Nie żartuj. Ma to wypisane na twarzy. A ty jego nie? Chcesz oberwać? Nawet nie przeszło ci to przez myśl? Nie, ma zasady. Może i tak, ale to nie znaczy, że go nie pragnę. Tylko ja jestem cierpliwa, a jemu tylko jedno w głowie. Jak mam się poczuć bezpiecznie przy kimś takim? Chcesz chłopaka czy ochroniarza? Rocky się zgodził. Na co? Żeby urządzić moje urodziny na dyskotece. Zaraz. Masz je dopiero za 2 miesiące. Właściwie tak, ale... Oficjalnie obchodzę je w październiku, bo tak napisali w akcie urodzenia. Ale tak naprawdę mam je dzisiaj. To znaczy, urodziłam się 17 października, ale moja mama... Już się pogubiłam. Przyjdziecie czy nie? Tak. Wszystkiego najlepszego. Trzeba kupić prezent. Myślisz to samo, co ja? Nie jestem telepatą, ale bardzo możliwe, że obaj myślimy o tym samym. Nie trzeba telepaty, by dostrzec, że mu odbija. A jak ma nie odbijać? Jest po ślubie i ma żonę, lecz do dziś spędzili razem tylko jedną noc. Załatwione, szwagierku? Tak, na dzisiaj. Poważnie? Świetnie. Ale dziś nie mogę. Jak to? Dziś są urodziny Liny. Od kiedy? Miałem coś wymyślić. Teraz już tego nie odkręcę. A co z architektką? Którą? Którą? To ja pytam. Nieważne, idź sobie. Mili, co jest? To jest jej mufada. Ciągle się gniewasz? Daj spokój. Pewnie, że tak i to bardzo. Dlaczego? Jeszcze pytasz? Bo tylko jedno ci w głowie. Chyba masz tak mały móżdżek, że spłynął ci między nogi. Żaden z ciebie romantyk. I kto to mówi? Ja jej pokażę. W pozostałych rolach.
Spokojnie, wszystko gra. Masz dreszcze. Chyba mnie przewiało. I masz podkrążone oczy. Może to od jajek? Jadłem je wczoraj i musiały mi zaszkodzić. Co ty opowiadasz? Jesteś taki zniewyspany. To fakt. Cierpię na przewlekłą bezsenność. Zupełnie nie mogę zasnąć. Całą noc przewracam się z boku na bok, a w końcu łapię za pilota i do rana oglądam telewizję. Co na przykład? Kreskówki, bo nad ranem nie leci nic innego. To na pewno bezsenność. Bardzo źle wyglądasz, jesteś rozpalony. Poparzyłem się w rękę, jak wkręcałem żarówkę. Chyba wiem, czego ci trzeba. Wiesz? Brakuje ci twojej żony. Zgadza się? Bez niej oszaleję. Potrzebne wam przytulne gniazdko. Dokładnie tak. Gdzieś, gdzie będziemy tylko we dwoje. Chyba mogę ci ulżyć. Tak? Nie. Tobie i twojej żonie. Oczywiście, że nam dwojgu. Dwójce gołąbeczków. Dzięki. Nie ma za co. Wychodzę. Zawiadomiłaś udziałowców o zebraniu? Tak. Wszystkich poza naszym anonimem. Mam już tego wyżej uszu. Zadzwoń do Sergio Costy i powiedz, że jego klient ma przyjść na zebranie bez wykrętów. Zaprosiłem ją na kolację, żeby pomówić o projekcie. Nie śmiej się, mówię poważnie. Nie zapomniałem, że widzę się już z Milagros. I co teraz, zjesz z obiema? Trudno byłoby jednocześnie mówić o projekcie i o... Pewnie, że nie. W czym kłopot? Spotkaj się z jedną o 10, z drugą o północy. Mógłbym tak zrobić, ale nie o to chodzi. Muszę się dziś spotkać z architektką, bo inaczej pójdzie z projektem do mojego kuzyna, a wtedy moja firma leży. Już rozumiesz, jakie to ważne? Pewnie, że tak, stary. Może ci pomogę. Jeśli chcesz, mogę się z nią spotkać i wszystko ustalić. A później zamiast centrum handlowego postawią żłobek. Nie ufasz mi? Nie jestem taki głupi. Co nie zmienia faktu, że może pomyśleć, że ją wystawiłem. Ale nie mogę stracić Milagros. To zrób tak, jak mówię. Spotkam się z nią i powiem, że jesteś chory. Ciężko chory. Nie masz się czego bać. Bobby? Milagros jest dla mnie całym światem. Zrób, co każe, albo nie rób tego w ogóle. Z kim rozmawiasz? Nie twoja sprawa. Co to znaczy? To, co powiedziałem. Zastanawiam się, czy... Powinnam urodzić to dziecko. Co mówisz? Nie jestem pewna, czy... Słyszałem za pierwszym razem. Oszalałeś? To także moje dziecko. Masz je urodzić. Bardzo się zmieniłeś. Zmieniłem? Kiedy? Zupełnie ze mną nie rozmawiasz. To ma być małżeństwo? Wszystkie małżeństwa tak wyglądają. Wcale nie. W ogóle nie spędzamy razem czasu. Sypiam z tobą czy nie? Tak? Więc nie opowiadaj głupot, tylko poświęć się wychowywaniu mojego syna. To nie takie trudne.
A jeśli nie chce? Nie waż się tak mówić. Nawet o tym nie myśl. Mili, jak się masz? Dobrze. Dziwnie, że tak rzadko się widujemy. Bo ciągle dokądś wychodzisz. Pracuję. Oczywiście. Jak się czujesz z tym, że zostaniesz ojcem? Dobrze. To prawdziwe błogosławieństwo. Mój ojciec tak nie myślał. Nieważne. Masz rację. Każde dziecko to dar od Boga. Choć wolałbym je mieć z kimś innym. Co? Zawsze marzyłem, że to ty urodzisz mi syna. Oszalałeś? Nie, jestem smutny, ale to nie twoja wina, że ciągle się w tobie podkochuję. Muszę wracać do pracy. Co się dzieje? Daj mi spokój. Powiedz jej wreszcie. Boję się. Powiem jej, ale dopiero wieczorem. Teraz albo nigdy. Teraz się wstydzę. Tylko ja tu pracuję? Patrzcie, która godzina. Do roboty. Chcesz zastąpić Bernarda, gdy odejdzie na emeryturę? Byłoby ci do twarzy w kostiumie pingwina. Właśnie. Jak ja mam się dziś ubrać? No to się nie martw. Urządzamy bal przebierańców. Przebierańców? Tak. Przebierańców. Proszę, to moje urodziny. Będzie świetnie. A za kogo się przebiorę? Spokojnie, zostaw to mnie. Wszystko na nic, szwagrze. Co jej obiecałeś? Przyszłość z tobą. To za mało? Tak. Andrea jest bardzo ambitna. Tylko tego brakowało, żebym płacił swojej kochance, żeby za ciebie wyszła. Jeśli nie chcesz, ja to zrobię. Nazwałem ją kochanką tylko w przenośni. Bądź tak łaskaw i się nie tłumacz. Nie jestem zazdrosna. I proszę, zostawcie to mnie. Nie sądzę, żeby... Też mam w tym swój interes. Wyśmienicie. Teraz mam pomóc żonie wyswatać moją kochankę i szwagra. Naprawdę dam sobie radę. Nie powinnaś się do tego mieszać. Proszę, nie denerwuj mnie. Poradzę sobie. Co się gapisz? Martwię się o panią. A co ze mną nie tak? Jest pani zdenerwowana, spięta. Masz rację. Co się stało? Nie wytrzymam. Usiądź ze mną. Wiesz, co się dzieje? Mniej więcej. Strasznie tęsknię za swoim mężem. A on za panią. Brakuje mi jego czułości, rozumiesz? Żeby mnie przytulił i pogłaskał. Bez niego jestem taka samotna. Umiesz śpiewać? Śpiewać? Tak, zaśpiewaj mi coś. No, dalej. Thank you.
Marina, możemy pomówić? Coś się stało? Wpuścisz mnie? Coś się stało w Florencji? Nie. Wszystko gra? Tak. Przedwczoraj dzwoniła z Paryża. Już się bałem. Słyszałem, że zostaniesz mamą. Moje gratulacje. Wszystko w porządku? Powinnaś się cieszyć. Co ci dolega? Pewnie mnie nie znosisz. Dlaczego? Za to, co tobie mówiłam. Skądże znowu? Wręcz przeciwnie. Powinienem być ci wdzięczny. Firma twojego ojca to zupełnie nie miejsce dla mnie. Dobrze mi tutaj. Co z tobą? Martwiłaś się o mnie? Nie cieszysz się, że jesteś w ciąży? Masz Pablo? Jesteście zakochani? Nie słuchasz mnie? Marina? 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 Co moja żona robiła w twoim pokoju? Chyba nic sobie nie pomyślałeś. Dlaczego nie? Mogę ci ufać? Mnie nie, ale jej tak. Zrozum to wreszcie. Tak dłużej być nie może. Trzeba coś wymyślić. Są tacy młodzi. Skoro Rocky odmłodniał, my też możemy. Nie wygłupiaj się, to poważna sprawa. Właśnie. Proszę cię. Grunt, że znów są razem. Tylko co dalej? Trzeba im znaleźć gniazdko. Nie używaj tego słowa. W takim razie dom. Przecież nas na to nie stać. Prędko, ktoś idzie. Masz to wszystko pozmywać. I wyrzuć te cytrusy, bo przedawkujemy witaminę C. Tego też nie chcę. Gdzie jest sok z papai? Miałeś go kupić. Ciągle czegoś brakuje. Ty? Ja? Tak, ty. Ty nigdy nie miałeś kłopotów z wymyślaniem głupot. Skąd? Marsz do gabinetu. Miałeś rację, Bernardo. Już po nim. Mogę ci powierzyć pewne zadanie? Co trzeba zrobić? Wydoić krowę, zgrabić liście? Proszę, choć przez chwilę postaraj się nie palnąć niczego głupiego. I w tej chwili jazda z mojego fotela. Przepraszam. Teraz słuchaj uważnie. Mam pewne mieszkanie, o którym... Jakby to ująć, nie wie nikt z mojej rodziny. Garsoniere? Powiedzmy. Ładnie. Ani słowa. Potrzebny mi ktoś zaufany. Kto mógłby je wysprzątać i wynająć? Agent? Nie chcę zwracać na siebie uwagi. Zależy mi na dyskrecji. Dlatego pomyślałem o tobie. Chyba dasz sobie radę. Oczywiście. Przyszedłem prosić o wybaczenie. A co zrobiłeś? Jeszcze nic, ale zaraz zrobię. Odwołuję naszą kolację. W porządku. Pasuje ci jutro? Nie. Nie? Nie. Doszłam do wniosku, że nie powinnam mieszać życia osobistego i zawodowego. Mieliśmy porozmawiać o twoim projekcie, a to sprawa czysto zawodowa. Zatem jutro?
Omówimy mój projekt i nic ponadto. Spytam tylko, co chcesz zjeść. Dobrze, nic ponadto. Mam tylko jedno pytanko. Mieszkanie jest całkiem puste? W zupełności. Proszę, no ależ nie trzeba. To na wynajęcie sprzątaczki. A oto klucze. Informuj mnie o postępach. Prędko się nie wynajmie. Będziemy cierpliwi. Tego mi nie brak. Czekaj. Nie ciekawi cię... Dlaczego wybrałem akurat ciebie? Na pewno dlatego, że tak mi pan ufa. Bo wiesz, że jeśli mnie wydasz, to cię zabiję. Byłby pan do tego zdolny, ale nie sądzę. Może masz rację, nie zabiję. Ale zwolnię. A wtedy już nie zobaczysz mojej córki. Dlatego trzymaj gębę na kłódkę. Jasne? Jak słońce. Podobno Federico cię skarcił. Myliłaś się. Czyżby? Zdradziłaś mnie. Przynajmniej nie jestem szmatą. Ja tak do ciebie nie mówię. Zawsze ładnie się wyrażałaś, ale to nie zmienia faktu, że wiem, co widziałam. Zaczynam tracić cierpliwość. Nie wiem, dlaczego dobierasz się do mojego szefa, ale jeśli ci ulegnie, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Co to znaczy, że nie chcę cię widzieć? Jak ty mówisz do... Rosy? To zwykła szmata. W tej chwili ją przeproś. Dobrze. Bardzo mi przykro, że jesteś szmatą. Rodzona córka mnie obraża. Nie wie, co mówi. Nie słyszałeś? Chyba się zabiję. Dlaczego nie chcę się ujawnić? Uspokój się. Nie mogę. Nie znam naszego największego udziałowca. Spokojnie, w końcu go poznasz. Swoją drogą, dodzwoniłaś się do Sergio? Tak, ale nie oddzwonił. Kolejny drań. Zawiadomiłam wszystkich o zebraniu. Coś jeszcze? Przekaż Rosji Albertini, że chcę z nią pomówić. Dobrze, już dzwonię. Twoja żona zaprosiła mnie na herbatę. Teraz? Przecież mamy zebranie. Raczej skończymy do 7. Wiesz, może... O co mogłoby jej chodzić? Nie mam pojęcia. Coś się stało? Oszalałaś? Co tam robisz? Od godziny szukam swoich butów. Widziałam, jak krążysz po pokoju. Co jest? Chcę zostać modelką. Mam dość tej podłej jędzy. Marty? Nie, tej drugiej. Kogo? Tej Rosji Albertini i szefa. On zawsze cię wkurzał. Teraz to co innego. Staram się go obronić, a ten dureń wiesz, co robi? Dzwoni do niej i za mnie przeprasza. Chciałam tylko, żeby dała mu spokój. Urocze, co? Jak dbasz o ojca. Nieco mnie zaskoczyłaś. Jesteś dla mnie jak rodzina. Co w tym dziwnego, że cię zaprosiłam? Rzeczywiście jak rodzina. Co się stało, Bernardo? Nie służy mi to suche powietrze. Podać coś jeszcze? Nie, zostaw czajnik i idź sobie.
Chcesz cukru? Poproszę. A teraz powiedz prawdę. Prawdę? Robisz to dla Federico? Skąd? Tylko dla siebie. Przeczytaj. Wiesz, że nie wyjdę za Damiana. Czytaj. To suma, na jaką opiewa majątek mojego brata, nie licząc udziałów w firmie, gruntów i innych takich. Federico ma znacznie więcej. Ale nie możesz mu ufać, a mojemu bratu tak. Gdybyś została jego żoną, nie będzie żadnej gwarancji, że tyle dostanę. Chyba, że spiszecie intercyzę i przejmiesz 50% majątku. Gratulacje, dzięki, Ramonku. Wypij, bo się nie spełni. Wreszcie macie swoje gniazdko, gdzie możecie siedzieć tylko we dwoje i bawić się do upadłego. Twoje zdrowie. Zaciąłeś się, czy co? Nie, to z radości. Tylko uważaj, bo szef w każdej chwili może je wynająć. To może potrwać całe wieki. Nie gadaj, w końcu to zrobi. Mówiłeś już panience Wiktorii? Pani Wiktorii. I nie słyszała jeszcze ani słowa. Zabiorę ją tam jutro i zrobię jej wielką niespodziankę. Wyobrażam sobie. A na razie pijmy. Porozmawiaj z nią, obraziła mnie. Już to zrobiłem i omal się nie spaliłem. Słucham? Prawie powiedziałem jej, kim jesteś. To i tak lada dzień wyjdzie na jaw. Nie tak prędko. A na co czekasz? Wtedy wszyscy się domyślą, że jestem jej ojcem. Sądzisz, że jeszcze nie wiedzą? Pół miasta trąbi o tym, że każesz córce ci usługiwać. Być może, ale Mili o tym nie słyszała. Skąd ta pewność? Bo nie napluła mi w twarz. Nie rozumiem. Nie musisz. Ale lepiej uciekaj, za chwilę mamy zebranie. Federico? Rosy, co tu robisz? Twój mąż mnie zaprosił. Jak to zaprosił? W interesach, ale Rosji właśnie wychodzi. Co za szkoda. Pomówimy kiedy indziej. Niekoniecznie. Wszyscy już są? Niestety musi pani wyjść. Już to robi. A właśnie, że zostanę. Chyba się nie zrozumieliśmy. Doskonale rozumiem. To spotkanie zarządu, prawda? Ale nie jest otwarte dla osób postronnych. Nie jestem osobą postronną. Co masz na myśli, Rosji? To proste. Zaczynajmy zebranie. Z tobą? Szczególnie ze mną. W końcu firma w 1/4 należy do mnie. Mój prawnik ma urlop, więc musiałam przyjechać. Ty jesteś naszym udziałowcem? A kuku. Co to za durny kostium? Nie maruć, kopciuszku. Dlaczego ty nim nie jesteś, skoro to twoje urodziny? Bo ja zawsze chciałam być matką chrzestną. Ja też.
Poza tym nie obraź się, ale jesteś wykapanym kopciuszkiem. Powiesz mi, skąd masz te przebrania? Od pani Wiki. Zabrała mnie na zakupy i za wszystko zapłaciła. Odkąd jest z Rokiem, zupełnie jej nie poznaję. Proszę, zamieńmy się. Ja chcę być wróżką. Wyobrażasz sobie Linę w tej sukni? Poza tym, z jej szczęściem, książę nawet jej nie zauważy. Mnie też nie powinien. Lepiej niech się do mnie nie zbliża, bo oberwie pantofelkiem. Ile wydałeś na kostiumy? Suknia dla Milagros swoje kosztowała. Do tego pantofelki? Zaję. Jeszcze kostium dla Liny? Jak to? Ją też przebrałeś? No pewnie. Oszalałeś? Po co? Tak jak Glorię, Socorro i Bernarda. Bernarda też? Brakowało woźnicy. Mogła wjechać na koniu. Nie mogła. Ile zostało? Nic. Jak to nic? Ale nie muszę płacić odsetek. Jesteś genialny. Zrzucimy się po połowie. Chyba żartujesz. To nie czas i miejsce, żeby rozmawiać o pieniądzach. Nudzi mi się, chłopaki. Nie wolicie wyskoczyć na bingo? Główna nagroda to 200 pesos. Na pewno wygramy. Klub prowadzi mój dobry znajomy. Będzie mnóstwo dziewczyn. Chodźcie. No, a wy dokąd? Idziemy się przebrać w kostiumy. My będziemy paziami. Dziewczyny już są? Są. To idziemy czy nie? Pewnie, że tak. Wejdź. Usiądź. Chcesz się napić? Wybacz, zapomniałem o ciąży. Usiądź. Nie mogę, denerwuję się. Spokojnie, kochanie. O co chodzi? To zaszło za daleko. Co takiego? Wszystko. To jakiś koszmar. Lina, matko chrzestna? Nie myślisz, że wyjdziemy na kretynki? Dlaczego? Bo nikt inny się nie przebrał. Chcę rozwodu. Żartujesz? Nie. Jak to możliwe? Musisz mi pomóc. Nie chcę być dłużej z twoim synem. Chcę się z nim rozwieść. Zaczekaj. Zostań, mam urodziny. Przyszłam w przebraniu, ale spójrzcie na resztę. To wyjątkowy wieczór. Bo robimy z siebie idiotki?
Wieczór naprawdę jest wyjątkowy. Nie możemy zdradzić, o co chodzi. Dlaczego? Kopciuszku, mamy kolejnego głupka. Co tu robisz? Jestem woźnicą. Wszystkim odbiło. Spadam. Czy mogę liczyć na ten taniec?